Cześć, tytułem wstępu powiem, że uwielbiam nagrywać wideo opinie u Was, ponieważ dzięki temu mogę zobaczyć, jak ewoluuje moja sylwetka, mój ubiór, fryzura oraz inne rzeczy, ale do rzeczy. Po raz kolejny, no absolutnie mnie nie zawiedliście, a raczej znowu w tą drugą stronę i zastanawiam się, gdzie jest ten sufit, jeżeli chodzi o rozwój tej konferencji, no bo zaczynaliście od jednego dnia, w tej chwili macie cztery, no ciekawi prelegenci, ciekawe tematy, wszystko jest bardzo fajnie opakowane i to, co mnie jakby, to jest taka refleksja, którą akurat mam po tej edycji, że kosmicznie ważne są umiejętności komunikacyjne i sposób przekazywania wiedzy, ponieważ możesz mieć, jak to zwykliśmy mówić, najlepsze mięso, natomiast jeżeli to kiepsko opakujesz, będziesz mówił monotonnie, cicho i w ogóle tak nie porwiesz ludzi, no to będzie po prostu dramat, tak? No i ostatecznie, no, jak to Piotr Bucki często mówi właśnie o łatwości poznawczej, twój materiał, twój przekaz, no nie przebije się do umysłu ludzi, no i potem zamiast oceny 6 dostaniesz 1, 2, może 3. Więc jakby to dla mnie po prostu bardzo mocno uderza, że to, jak coś jest opakowane, jest super istotne i jakby to też mnie inspiruje do tego, żeby samemu pracować nad tym, aby tutaj będzie product placement w swoim programie przygody przedsiębiorców właśnie, żeby ta komunikacja była podana w jak najciekawszy sposób, bo merytoryką, ale no umówmy się, nawet jeżeli się czegoś uczymy, to chcemy się dobrze bawić i ta konferencja jest takim miejscem, gdzie ta edukacja jest właśnie w taki sposób bardzo przystępny, przyjemny, łatwo zapamiętywalny. Już nie mówię o poziomie technicznym, organizacyjnym, logistycznym i tak dalej, bo każdy, kto tutaj był, to wie, że to jest na takim poziomie, że jak potem się jedzie na inne konferencje, to jest tak, no fajnie, no ale zawsze może być lepiej, nie? Więc dzięki, robicie super robotę i do zobaczenia na kolejnej edycji.